Chrupcio. Pupil Tupcia. Cześć, Borys. Wyjdziesz się bawić? Nie mogę. Zaraz idę do moich dziadków. Już ci go daję, Beniu. Cześć, Beniu. Zagrasz w piłkę? Zaraz będę brał kąpiel. Cześć, Beciu. Chcesz się ze mną pobawić? Pomagam mamie, ale może jutro, dobrze? W porządku. Dlaczego akurat dzisiaj nikt nie ma czasu? Rety, co będziemy robić? A? Słyszałeś to? Chodźmy zobaczyć. Jej, kim jesteś? Fajny jesteś. Chcesz się ze mną bawić? Tupciu, zaraz obiad. Pa, muszę już wracać. Nie idziesz do domu? O, może ty nie masz domu. Powiedz, może chcesz pójść z nami? Nazwę cię Bodzia. Jesteś, Tupciu. Niezbyt się śpieszyłeś. A cóż to takiego? Nazywa się Bodzio. Może u nas zostać? Myślę, że to nie jest dobry pomysł. Witajcie. Co to za stworzenie? Ma na imię Bodzio. Znaleźliśmy je z Teddym. Może zostać? A mama się zgodziła? Powiedz, mamo, zgadzasz się? Och, zgadzasz! Tupciu, normalnie gąsienice żyją na dworze, w ogrodzie. Zwierzątko to odpowiedzialność. Trzeba się nim zająć, karmić, pielęgnować i... Chyba jesteś zbyt mały, żeby się podjąć takiej pracy. O, proszę! Teddy i ja damy radę, proszę! Zostaje z nami? Hurra! Powinieneś przygotować dla niego dwie miski. Jedną na wodę, drugą na jedzenie. Proszę bardzo. Skoro mowa o jedzeniu, może usiedlibyście już do stołu? Dobrze. Gdybym miał pupila, karmiłbym go tylko zdrową żywnością, taką jak ten liść. Żeby mieć pupila, trzeba być odpowiedzialnym. Co? Ja jestem nieodpowiedzialny? Sam to powiedziałeś. Dobranoc, Bodziu. Słodkich snów. O? Bodziu? Co tutaj robisz? Zostań w swoim łóżku. Dobrze. Dzisiaj możesz spać ze mną i z Teddym, ale to będzie ostatni raz. Tupciu, śpiochu, czas wstawać. Jestem zmęczony. Musisz nakarmić swojego ulubieńca. Bodziu? Bodziu, gdzie jesteś? O nie... Co chodzi? Nie chcesz iść na spacer? Coś brzydko pachnie. O! Jak mama to zobaczy! Czy teraz już możemy pójść? Bodziu? Bodziu!
Bodziu! Dlaczego tam wszedłeś? To niebezpieczne! Nie bój się, już po ciebie idę! To nie jest zabawa! Tupciu, schodź! Jeszcze spadniesz! Tupciu, pobawisz się ze mną? Pójdę zobaczyć, co robi Borys! Powinieneś teraz się zająć pupilem, nie zabawą z Borysem! No, jasne. Wiem, tato. Jej, nie przypuszczałem, że z taką małą gąsienicą jest tyle pracy. Bodziu, co ci się stało? Tato, mamo, chodźcie szybko! Bodzio jest chory! Musimy wezwać doktora! Doktor tu niepotrzebny. Bodzio się po prostu przepoczwarza. Przepoczwarza? Co to znaczy, tato? Pokażę ci. Gąsienica to stworzenie, które... O! Wygląda tak samo jak Bodzio. Tak, które po jakimś czasie przekształca się w poczwarkę. I co? I już tak zostanie? Nie, synku. Poczwarka zmieni się w motyla. O! Wiesz, mamo, nie zatrzymamy Bodzia po tym, jak stanie się motylem. Dużo lepiej będzie się czuł na dworze. Musi być wolny i latać, prawda? Tak, skarbie. Ale jeśli lubisz, znajdziemy innego pupila. No, jeszcze nie teraz, mamo. Mieliście rację. Nie jestem dość duży, żeby robić to, co wy robicie. Co masz na myśli? Jeśli robisz rzeczy, które muszą być zrobione, nie masz czasu na zabawę. Jej, popatrz na to! Gąsienica zmieniła się w pięknego motyla! Motylku, chodź tutaj! Przestań! Patrz, jaki jest słodki! Hej, mały słodki motylku! Powiedziałem przestań, nie ruszaj się! Dlaczego? Szkoda, że ja nie mogę odlecieć. Wersja polska na zlecenie Platformy NC Plus Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Elżbieta Jerzewska. Dźwięk Aneta Michałczyk. Kierownictwo produkcji Kasia Fijałkowska. Wystąpili Aleksandra Radwan, Klaudiusz Kaufman, Bartosz Wesołowski i inni.